Cześć koledzy, chciałem wam pokazać jak wygląda kubki i ogólnie wszystko moich mutków. Tak jak widzicie na dole, zobaczcie, jak wyrzucałem dużo piór krzywowych i puszku. Teraz tutaj podziałamy. Tak jak widzicie, zobaczcie, wszystko zdrowe, bo dbam o te ptaki. Tutaj też wszystko zwinięte, eleganckie. No, można zobaczyć sobie tutaj. Aż kurczę, trzeba będzie, bo aż jest ich za dużo. Także no, jest tutaj dość zdrowo wszystko. No i tak to się ma. Także trzymamy zdrowie u mutków. Teraz im sprzątniemy troszeczkę same te siedzonka i tak dalej. No. Prawdopodobnie pierwsza kąpiel. Ptaszki młode, zobaczcie jak fajnie sobie na wolierce chodzą, już swobodnie się poruszają, wszystkie schodzą, o, tak jak widać. Jest to 13 dzień tutaj na tym gołębniku już ich, także no widać, dość ładnie się chowają, duże. Pierwszy od razu wylądował, zobaczył, o, zaraz pokażę, następne też przyjdą. Jak widać, bardzo dobrze się pierzą, zaczynają już rzucać zarówno z korpusu, jak i z okrywowych piór. Także no coś fajnego, powiem szczerze, wcześniej nie przyciemniałem ptaków. No a teraz widać różnicę naprawdę, bo zaczynają ptaszki dużo rzucać tego puszku, tego wszystkiego, jakby to w zimę było, nie? Część z nich pije wodę. No wchodzić maluszki, wchodzić, nie bać się, no. No, wejdźcie. Teraz powchodzą. Jeden wskoczy, to reszta też. O, proszę. Coś fajnego. Dzisiaj jest akurat w cieniu 19 stopni na słońcu, tak 20 parę, także fajnie, ptaszki mogą sobie tutaj pochodzić, troszeczkę się opukać. Zawsze to lepiej będą się pierzyły, w sensie te piórka, które już im tam wyskakują, będą lepiej. A jak widać, zobaczcie, jakie już są silne te młode. Mamy je właśnie na wysokobiałkowej karmie, one się teraz rozbudowują, mają bardzo dużą wolierę, więc mogą ćwiczyć na niej nawet latanie długości 5 metrów, także to wzmacnia je i one się rozwijają dodatkowo. Mówię, plusem jest ta duża woliera, tutaj sporo pracy włożyliśmy nad nią, ale zdaję egzamin, także akurat wróciłem z pracy, cały dzień praktycznie. Jako 6 rano miały karmienie, tak, przepraszam, 6.20, tak jak się mówi, wcześniej najpierw odciemniłem, chwilę się rozruszały, później karmienie, po karmieniu, jak już chwilę odczekały, to przed 7 godziną, tak za 10, miały otwartą wylotkę na wolierę i na wolierze sobie urzędowały, wróciłem, mają teraz wodę z solą podane, tutaj. Widać zabarwienie. I teraz niech sobie się pokąpią troszeczkę. Także. Pierwsze kąpanie